Przedstawiam Wam magazyn energii, przenośny magazyn energii, który mnie ostatnio zachwycił. Jestem fanem tego typu urządzeń. Pokazywałem już Wam takie małe magazyny, chyba 3. Zacząłem kilka lat temu od magazynu, który kosztował wtedy ponad 3000 zł. Ten magazyn jest 3 razy tańszy. To jest szokujące. Tak niska cena Live PO4 pojawiła się niedawno i dlatego postanowiłem pokazać Wam, jakie są możliwości i co można nabyć w tym momencie w takich fajnych, przenośnych rzeczach. Dlaczego fajnych? Ponieważ mamy magazyn, który waży niecałe 7 kg, ma pojemność 600 Wh, moc 600 W, wystarczający na bardzo wiele potrzeb wtedy, kiedy musimy gdzieś być w terenie, na przykład pójść na ryby, co jest bardzo istotne. Posiadamy dwa gniazdka 230 V o mocy 600 W. Oczywiście nie każde o mocy 600, tylko możemy z jednego z nich wyciągać 600 W, ale oczywiście jeżeli mamy coś typu komputer, typu drugie urządzenie, no to możemy w sumie brać 600 W. Do tego dochodzą nam, włączę go, do tego dochodzą nam wyjścia USB typu C o mocy 100 W każdy. To się tak wydaje, ale 100 W to jest bardzo dużo. USB typu C i USB normalne, tradycyjne o mocy trochę mniejszej. U góry mamy ładowarkę indukcyjną. Też bardzo ważna, fajna rzecz. Kolejna istotna rzecz to możemy połączyć się z tym urządzeniem przez aplikację w telefonie komórkowym, włączać, wyłączać poszczególne segmenty. Wejście z boku. Tutaj mamy zasilanie 230 V bezpośrednio, bez żadnego zasilania, zasilacza, czyli bezpośrednio z 230 V z gniazdka oraz wejście chyba XT60 się nazywa, to jest wejście na akumulator samochodowy, zasilanie z akumulatora samochodowego, zasilanie z paneli fotowoltaicznych. I tu jest kolejna bardzo ciekawa informacja. Możemy kupić w komplecie przenośny panel fotowoltaiczny w cenie 100 euro. Cena jest bardzo, bardzo niska. O mocy 100 W. Tak on wygląda. 100 W panel fotowoltaiczny, przenośny, czyli jeżeli macie potrzebę wyjechania w góry, wyjechania na ryby, na polowanie, to możecie zapewnić sobie ciągłość zasilania energetycznego. Mamy specjalne zaczepy, które powodują, że ten panel ustawiamy pod optymalnym kątem do słońca. Wyjście MC4. Zobaczcie, proszę, tak to wygląda i tym elementem łączymy się bezpośrednio z tym przenośnym powerbankiem. Ładowanie indukcyjne u góry. Telefony indukcyjne możemy ładować kładąc go na tym. I tak jak mówiłem, cena nie dużo więcej niż 200 dolarów. Coś takiego. 300 dolarów, chyba 319 dolarów cena razem z panelem fotowoltaicznym. I panel możemy też oddzielnie kupić za trochę ponad 100 dolarów. Bardzo, bardzo ciekawe urządzenie, bardzo przydatne. Ja takie urządzenia używam od dawien dawna w domu. Eco UPS może służyć jako przenośny magazyn energii, jako przenośny zasilacz na dłuższe wycieczki samochodowe, na dłuższe wycieczki autobusowe, na wyjazd w góry pod namiot. Czekolwiek, gdzie potrzebujecie zasilanie, niezawodne zasilanie, jako UPS, jako duży powerbank w cenie tylko 200 paru dolarów. Polecam. Jeżeli chcecie zobaczyć dokładnie szczegółowy film pokazujący Wam działanie poszczególnych sekcji tego urządzenia, no bo tu jest też na przykład latarka. Nie pokazywałem Wam latarki. Jest też latarka, która tu ją się włącza.
może świecić jaśniej, ciemniej i może wysyłać też sygnał alarmowy SOS. Pokazana jest moc, pobór energii i pobór ładowania i ile jest energii w tym urządzeniu. Alpower R600. Cena, która mnie zszokowała i myślę, że przed wakacjami warto coś takiego kupić i móc po prostu dysponować już na swoje potrzeby przenośnym źródłem energii, które bardzo często jest nam bardzo potrzebne.